Witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej po meczu 13 kolejki 3 ligi grupy drugiej pomiędzy Górnikiem Konin a drużyną Bałtyku Koszalin. Witam bardzo serdecznie trenera drużyny gości pana Mariusza Lenartowicza oraz zawodnika drużyny gości Dawida Gruchała-Bęszewskiego. Witam po stronie gospodarczej trenera Damiana Augustyniaka i zawodnika Mateusza Majera. Konwencja konferencji musi przebiegać tak, iż na początek poproszę o podsumowanie spotkania trenera drużyny gości, po nim podsumuje zawodnik, trener gospodarzy i zawodnik gospodarzy. No, muszę powiedzieć, że za nami bardzo, bardzo ciężkie spotkanie po takim średnim okresie w naszym wykonaniu. Ostatnie wyniki były dla nas niedobre, nie napawały nas gdzieś optymizmem. Wiedzieliśmy, że dzisiaj trzeba przyjechać tutaj na Górnika z nastawieniem bardzo ciężkiej walki fizycznej. I myślę, że ten mecz tak wyglądał, że przede wszystkim było dużo takiej walki fizycznej na boisku. Trzeba przyznać, że boisko też nie sprzyjało temu, żeby tam za dużo było piłkarstwa na tym boisku i było i grząskie i trochę gdzieś tam ta gra była przez to utrudniona i cały mecz przebiegał pod takim dyktandem walki. Natomiast myślę, że poprzednie wyniki nasze spowodowały, że nasz zespół stracił troszeczkę gdzieś tam pewność siebie i to widać w poczynaniach na boisku. I też w dzisiejszym meczu było to widoczne po stracie bramki na 2-1. Zaczęliśmy troszeczkę gdzieś tam bojaźliwie w wielu sytuacjach podchodzić do sytuacji, które gdzieś tam na boisku się tworzyły. I w defensywie, i w ofensywie, bo w momencie, kiedy przeciwnik zaczął w drugiej połowie dosyć mocno atakować, żeby odrobić wynik, nadarzały się okazje do tego, żeby skontrować i można powiedzieć, ten mecz zamknąć. Natomiast myślę, że przez tą właśnie nerwowość, która gdzieś tam panuje ciągle w naszej drużynie, po tych ostatnich kolejkach, brakowało tej kropki nad i w tych kontratakach. Przeciwnik stworzył swoje sytuacje, udało się w tych sytuacjach wybronić, bo były momentami sytuacje, gdzie broniliśmy się bardzo, można powiedzieć, ofiarnie, bo wiele razy ratowaliśmy gdzieś tam w momencie uderzenia atakiem na piłkę, ślizgami i stąd też ta piłka nie zlatywała do bramki, nie interweniował bramkarz, głównie przez to, że zespół podszedł bardzo ofiarnie do gry obronnej. No i myślę, że za taką postawę dostaliśmy nagrodę w postaci 3 punktów. Zgadzam się w 100% z słowami trenera. Przyjechaliśmy tutaj z myślą zdobycia 3 punktów. Mecz walki, udało się z tą 3 punkty. Musimy też skupić się na następnym meczu, poprawić błędy w obronie i myślę, że będzie dobrze. I tyle. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, przede wszystkim gratuluję tutaj drużynie przyjezdnej, bo na pewno nie było łatwo wywieźć 3 punkty, ale jak się okazuje, no, nasze boisko jest praktycznie szczęśliwe i dobre dla każdej drużyny, która tu przyjedzie, bo jak dobrze wszyscy wiemy, tutaj no, kolejny mecz, gdzie nie potrafimy zdobyć punktów i nie potrafimy wygrać meczu, początek spotkania. Nie wychodzimy z szatni, 20 minut, 2 gole stracone. Podobna sytuacja co do wcześniejszego meczu u siebie z Gwardią, też Koszalin. Także tutaj na pewno byłem przekonany, że gdzieś tą lekcję odrobiliśmy po Gwardii. Na to wychodzi jednak, że nie do końca, bo te same proste błędy w defensywie, później trzeba gonić, kontaktowa bramka i jest nadzieja na końcowy wynik. Natomiast no gdzieś może, gdyby jeszcze ta pierwsza połowa potrwała 5 minut, może byśmy strzelili jeszcze jedną bramkę. Natomiast druga połowa, no to oczywiście tu nasze próby doprowadzają do remisu. Natomiast no, za wiele z tego nie wynikało. 2-3 sytuacje, gdzie można było się pokusić o bramkę, a tak to no, próbowaliśmy, ale tu przeciwnik dobrze się bronił i dowiózł ten wynik do końca. No. Ja nie chcę tutaj za dużo mówić, bo no można powiedzieć, co
konferencja tutaj u siebie, no to można by tak powycinać i zobaczyć, że pewne rzeczy się powtarzają, ale taka jest prawda, no chyba lepiej, żebyśmy my już do końca tej rundy grali mecze na wyjazdach, bo naprawdę no nie potrafimy u siebie, co z tego, że przywozimy punkty z wyjazdów, nieźle się prezentujemy, jak nie potrafimy w meczu u siebie wygrać, także to jest nasz największy problem i tutaj no jeżeli tego problemu nie rozwiążemy, zostały nam dwa mecze u siebie, gdzie ostatni gramy, można powiedzieć, naprawdę u siebie, bo gramy tam, gdzie trenujemy i wtedy może to się zmieni, aczkolwiek nie można zrzucać na to, że gramy tu na dużym stadionie i że coś nam nie leży. Bo tak tu przede wszystkim trzeba w głowie sobie poukładać i musimy inaczej do tych meczów u siebie szczególnie podchodzić, no bo jest źle, a może być jeszcze gorzej. Tak jak ten powiedział, miało być inne nastawienie, miało nie być tak jak w meczu z Gwardią. No i znowu 20 minuta, dostajemy dwie bramki i potem się zaczyna gonitwa. Co miało być inaczej, jakieś fatum tutaj krąży nad nami na tym stadionie. Nie wiem, czy mentalność po wygranym meczu za duże rozluźnienie jest i potem siada wszystko, nie wiem, naprawdę. No druga połowa, to co staraliśmy się, drużyna przeciwna tak naprawdę już to na kontra się nastawiła. Nam próby nie wychodziły. Musimy zmienić mentalność. Dziękuję.